No siemanko, witam serdecznie na kanale, Michał z tej strony, Money Makes Money. Lecimy z kolejnym testnetem, OmniSea, jest to marketplace na Layer Zero i również obsługuje takie sieci jak Ethereum, BNB, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism i Phantom. Będziemy tutaj mintować sobie różne NFT-ki, stworzymy sobie kolekcje i wszystko oczywiście za friko, ponieważ będziemy używać tokenów testowych. Więc po tym wspaniałym info oczywiście zapraszam na intro! Dobra, sprawdźmy, czego oni tutaj jeszcze chcą od nas. NFT Experience, tak. Tak. Jest tu problem z niektórymi sieciami. Podobno na Fantomie to wszystko śmiga. Możemy tutaj zrobić sobie swoją kolekcję. Przerzucić ją z chaina, z jednego chaina na drugi chain. Dobrze by było zostawić jakiś feedback u nich na Discord. Sieci testowe Ethereum, Rinkeby zostało wyłączone, ponieważ mieli jakieś problemy, ale Binance Smart Chain Testnet, Avalanche Fuji, Polygon Mumbai, Phantom Testnet, Optimism Kovan i Arbitrum Rinkeby powinny śmigać. Tutaj mamy tokeny testowe. Dobra, więc lecimy. Generalnie potrzebujecie tutaj jakieś tokeny testowe po to, żeby odebrać te ich tokeny testowe. Ja już takie tokeny testowe mam na swoich portfelach. Kompletnie nie wiem skąd, ale u mnie na moim Discord jest jeden taki kanał, gdzie tam po prostu powklejałem różne kraniki. Więc jeśli nie macie takich tokenów, to zapraszam do mnie na Discord. Link do Discorda znajdziecie w darmowym e-booku, który również jest w opisie. Teraz to są w sumie prawie trzy darmowe e-booki, bo jeśli chcecie kupić ten płatny, to cena jest tak niska, zresztą jak jesteście na liście, to dostajecie kody zniżkowe, także można sobie praktycznie za friko wyrwać trzy e-booki. No i oczywiście dostęp do Discorda. Także ja używam Binance Smart Chain, te tokeny już mi powinny przyjść na portfel i tutaj możemy sobie stworzyć własną kolekcję. Dobra, musimy wypełnić tutaj te wszystkie pola. Te są akurat opcjonalne. Możemy na przykład 5 baksów. Dobra, create. Tutaj musi zostać zaploadowany do tego IPFS. Wcześniej jak robiliśmy chyba ZK-swapa, to też trzeba było używać tego protokołu. Teraz musimy zatwierdzić na naszym MetaMasku confirm the mint. No i właśnie tutaj potrzeba mieć tokeny testowe. Mam taki jeden multi kranik, wkleję wam go w opisie, także możecie tam próbować. Dobra, poszło. Ale większość kraników oczywiście u mnie na Discord. Ok, my collection now. Pojawił się mój speaker elegancko. Sprawdźmy, czy możemy sobie przerzucić tego NFT-ka na jakąś inną sieć. O, jest. Tutaj znowu jest mint? Dobra. Mintujemy. Dwa razy trzeba potwierdzić na portfelu. I teraz cierpliwie czekamy, aż to się nam tu wymintuje. Minted. Ok. No i co? I to tylko tyle? Ale masakrycznie mi zamula ta strona. Nie no, to jest jakaś masakra tutaj. Ale spróbujemy to zrobić na Fantomie. Bo oni coś tam pisali o tym Fantomie. Także zmienię po prostu sieć. Dobra, jesteśmy teraz na Fantomie. A moment, najpierw tutaj kranik. No i właśnie tutaj pojawia się teraz problem, bo nie mam testowych Fantomów. Dobra, już tu mam kranik. I elegancko mamy tokeny testowe. Więc wracamy tutaj do tego kranika i klejmujemy. Zobaczymy, czy w tą stronę to pójdzie. Confirm. Dobra, dostaliśmy 1000 tokenów. Teraz możemy stworzyć tutaj jakiegoś NFT-ka z taką Norwegią. Dobra, wszystko mamy uzupełnione, ale tutaj na tym Fantomie się nie da tego mintować. Switch one of the current supported network. Ethereum, BNB, Avalanche,
Się namęczyłem i dupa z tego wyszła teraz. W sumie to tutaj możemy sobie jeszcze spróbować kupić od kogoś takiego NFT-ko. Tutaj jest ten free mint i może nam się uda to wymintować za friko. Nie wiem, czy to u mnie, czy u nich, ale naprawdę potrzeba cierpliwości, żeby tutaj coś zrobić. A tutaj był mint, ale to były tylko dwie sztuki i już zostały wymintowane. Tutaj jest jeszcze jakiś free mint. Unsupported network. BNB chain. Czyli zmieniamy teraz naszego MetaMaska na BNB. Na testowe BNB oczywiście. Gdzie to jest? A few moments later. Dobra, mamy to, mintujemy. Również nas to kosztuje jakieś te tokeny testowe, no ale nie jest to, nie są to jakieś duże sumy, także jeśli będziecie używać tego kranika, to powinno wam wystarczyć na wszystko. Dobra, success. Możemy gdzieś tu podejrzeć w ogóle. O, właśnie skończyło się renderować wideo. Zaraz wrzucamy i będzie airdrop info w niedzielne, nie, w piątkowy wieczór. Jak wejdę w My Collections, to widzę tylko tego, którego stworzyłem, ale tego, którego zakupiłem, to nie. Przed chwilą tu jeszcze było, że nie mam żadnej kolekcji, ale po prostu mój super szybki internet tego nie zaczytał. No nic, no bawcie się tutaj, no. Mintujemy po prostu sobie tą kolekcję. Możemy to zrobić na kilku sieciach. I to tyle. Zapraszam do zabawy. Zostaw jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, yo!